Rozdział pierwszy. Tylko młodzi ludzie przeżywają takie chwile. Nie mówię o bardzo młodych. Ci w ogóle ich nie dostrzegają. Przywilejem młodości jest sięganie poza teraźniejszość, cudowna ciągłość nadziei, nieznającej przerw ani zagłębiania się w siebie. Zaledwie zamkniesz za sobą furtkę dzielącą cię od wieku chłopięcego, a już wkraczasz do zaczarowanego ogrodu. Nawet cienie wydają się tu obietnicami. Każdy zakręt kusi czymś innym. Nie dlatego, że wydaje się być nieodkrytym lądem. Przeciwnie, wiesz dobrze, że cała ludzkość kroczyła tą drogą. Nieodparty urok niesie ze sobą właśnie zetknięcie się z powszechnym doświadczeniem, od którego oczekujemy osobistych wrażeń, odrobiny czegoś własnego. Idziesz przed siebie, przyglądając się ciekawie drogowskazom pozostawionym przez poprzedników. Idziesz z entuzjazmem, przyjmując jednakowo zły i dobry los, na spotkanie barwnego życia kryjącego w sobie nieprzebrane możliwości. Komu one przypadną? Czy tym, co na nie zasłużył? Czy może szczęśliwym wybrańcom? Nieważne. Idziesz naprzód, a Twoim śladem stale i niepostrzeżenie biegnie czas. Aż przychodzi chwila, kiedy spostrzegasz smugę cienia, ostrzegającą Cię, że młodość dobiegła już końca. W tym właśnie czasie człowiek przeżywa dziwne chwile, o których mam zamiar opowiedzieć. Chwile znużenia, przesytu, niezadowolenia z siebie, chwile niezrozumiałego uporu. Człowiek dopuszcza się wtedy najbardziej nierozważonych.